Siemano. Jak widzicie, to jest Postal, tak? Jak wiecie, Postal to gra, której raczej się nie hamuje z przekleństwami. Jest to gra na chillku, żeby się wychillować. Gramy tu kolesie. Koleś jest zajebiście osobą agresywną i z niczym się nie pierdoli. Ja nie mam zamiaru się też pierdoli z niczym. Więc postanowiłem, że jeśli gramy kolesiem w Postalu, ja sam muszę się stać kolesiem. Więc będzie troszeczkę ostrzej. A zresztą jak w każdym postrzale, będzie ostro. Więc outfit musi być odpowiedni do tego rozpierdolu. Zaczynamy. No już troszeczkę pokrywać te muzyki, ale chuj. Idziemy rozpierdolić. Szkurwa, checkpoint. Hello? It's the chicken. Ostatnio zajebaliśmy tutaj agresywne psy. Strasznie mi myszka skacze. Ale dobra, będę musiał się do tego przyzwyczaić. Ostatnio weszliśmy do tej restauracji i rozjebaliśmy parę agresywnych psiurów. Co jest? Drzwi otworzyłem dupskiem? Czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Controls, sensitivity, mouse, movement. Kupie, nie to. Sorry, kurwa, nie ma nic takiego. Mouse sensitivity, dobra, jebać to. Może troszeczkę szybciej myszka chodzić, jakoś to przeżyjemy. Zaczynamy rozwałkę w Postalu. Oś ty skurwy psie! Kurwa, ja wam życie ratowałem, a wy do mnie strzelacie? O chuj. Szybko łykaj. Wypierdalaj kundlu. A, nie, sukę bliedna, chuj. Czekajcie. Dobra, kurwa, tak mnie traktujecie. Nie wyciągaj tego pindola, jak zwykle, tradycyjnie musi wszystko mi się jebać. That's gonna hurt, that for sure. Co my tu mamy? A, wy kurwy, psy chcieliście wieszać i dlatego one się na was mszczą teraz. Dlatego, skubi chrupki. Jasne. Może uda nam się naszego psiura zdobyć. Co my tu mamy? Jakieś rozjebane drzwi? Mówię, co to była za misja? Przypomnijmy sobie. As albo champ. Mamy się naszego czempiona. Popytać o naszego champa. Get the hell out of the kitchen? Man! I woke up a little psychotic this morning, także... O wy kurwy, zapomniałem, że one tak biją. Zdychać. Do diabła z takimi pizdolecikami? Proszę cię, człowieku. Troszeczkę ogłady. Już czapka wygląda jak pindol troszeczkę, nawet trzy. Dosyć źle wybrana czapka, my friend. No nie, wpierdoliłem skubi chrupkę. To też nie o to chodziło. Troszeczkę niedobrze, słuchajcie. Blablabla. Nie mam jakiejś... Nie jedz tych skubi krupek, typie! To nie o to chodzi. Którym się kurwa zmieniało skubi? Fuck you. Nice! Get down. Da się włać na ziemię! Nawet o tym nie wiedziałem! Press to end it... W ogóle... Zapomniałem sterowania, słuchajcie. Czy to jest... A, to są skubi chrupki. Dobrze, rzucam skubi chrupkami, x-ami. Sprawdzamy dalej. Właśnie całe sterowanie na nowo w ogóle. I w ogóle, słuchajcie. Nie, żadnych tutaj sejów. Wraca stara moda. Będę czytał komentarze pod każdym odcinkiem z Postala. Jeśli macie dla mnie jakieś informacje a propos co się dzieje w Paradise Lost, to możecie mi dawać znać. Ja będę czytał komentarze zawsze na początku odcinka. Zaczniemy tą modę na początku następnego odcinka. Stara moda wraca, diabeł czyta komenty. Ło! Kurwa, 3 HP. No nie. No miałem apteczkę, jak chuj, muszę się cofnąć. Strasznie kopię teraz. Przesrane jest. Może tego psa skubiłem troszeczkę. W tym Paradise Lost straszna różnica z poziomem do co ja tu mam. Sugar search? Straszna różnica jest, kurwa. O wy w pizdu! Olum heada strzeliłem. O was za dużo tu! Dobrze, Przemek, nie widzisz pod kątem, kurwa. Jak cyrkiel.
Przecież to był jeszcze jeden, było was dwóch, ja to się nie da w chuje zrobić. Słyszysz? Nie dam się w chuje zrobić. Nie dam się zrobić w chuje. Dobra, wejdźmy na górę. Mam 3 HP. Jestem na strzała, pieprzonego jednego strzała. Not for dog sausage! Zdychaj. That's the ticket. Elegancko. Chowaj pindolka. Może elegancko. O, bliet! Padłem. Load the game. Nic się nie stało, diabeł. Spokojnie, nie panikuj. Walone psy. Checkpoint. Dobiliśmy. Dobra, to jest ten sam checkpoint, który był wcześniej. Spokój się. Mogę napierdalać przez to. Trzeba wykorzystać ich debilizm. Tu zaraz kundla wyskoczą. What the fuck? Wypierdalaj! Wow. Hej, hej, hej! Chodźcie tu, pedały. Nie dam się zrobić. Trzeba to psychologicznie ich rozjebać, wiecie? Inaczej to po prostu... Kurwa, tutaj zapraszam. Ło, to nie było dosyć psychologiczne! Pin. A, wy też przez, kurwa, szafki umiecie strzelać. Wasi pobrateńcy byli, kurwa, fuj głupsi. O, headshot. Nice. Chuj, trzeba to strasznie uważać z tym chłopcem. Inaczej będzie trzeba. Mam tu coś z health'a. Dobra, presenter. Ej, czyli... Czekaj. Sugar Surge. Doubles your penetration power of pleasing all your wives. Naprawdę? Zwiększa penetrację waszych, kurwa, żon. Seems legit. Typowy, kurwa, arabski postal. Chodź tu, psie. No chodźcie. Wychyl się, kurwa, do kucającego nie strzelisz. Znam waszą mechanikę, kurwy. Wszystkich już? Poszło nice. Spierdalaj, diabeł. I robimy tą samą taktykę. Jak najmniej HP tracimy. Inaczej będzie przejebane. Przejdą to, kurwy, zawsze przychodzą. Kici, kici. No? No nie chowaj się, typie. Kurwa! Sprytniejsza są ode mnie. Jak się ma IQ, kurwa, mrówki, to tak jest w sumie. No chodź. Nice. Let's go, trzeba na tę kundlę teraz zajebaną uważać. Wow! Jak to random heady wale, tak z dupy! W panice najlepiej siada, o dziwo. Jak w CS-ie, tradycyjnie. Panika mode. Siadaj, psie. Leżeć. Nie dla psa kiełbasa, not for dog sausage. Pa, 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 pa! Bliet! Dobra, dobra, to już są cywile. Spierdoliliśmy, schowajmy. Schowajmy broń. Łopatę, typie, przecież z łopatą to cię zabiją, no. Może, możemy z foto chodzić. Popytajmy się o champa. Jedzenie zjedliśmy. Musimy pytać się dalej o champa, jakiś przychodni. Halo, typie. Are you just gonna run around screaming if I show you this picture? Christ! Pierdolone noby. A ty? You better tell me right now what you know about this dog, or I'll follow you home and kill your dog. You should go speak to the wise man. He knows all around these parts. Wise man. Wszechwiedzący. Well, wasn't that it? Guess I better go see this wise man. I bet he knows something useful. Now where is that? That looks like the place. Naprawdę, kurwa, po mapie, po kawałku jebanej mapy poznałeś, gdzie mieszka najmądrzejszy człowiek w tej jebanej wsi. Gratuluję, przyjacielu, jesteś po prostu, no, nadzwyraz, ja jestem za to głupi jak but. Nadwyraz inteligentny. Nice chicken, nice cock. Czekajcie, spróbuję to użyć, jestem ciekaw, co mi to da.
W Firepower. No nie, no to tego nie chcę używać na razie. Spoko, idziemy bez tego. To mi da tyle, że będę podwójny damage w strzelaniu miał z tego co... It's a weed! Motherfucking weed! Mogę to wziąć? Halo? Będę roślinka, jakbym ją ściął chociaż? Upa to. Wykopiemy. Nie da się. Fuck me! Look my eye. Fucked up. Okej, okay, hello. Totalnie drabina, w totalnie bardzo fajne miejsce. Granaty! Nice! Przydałby mi się trochę się wyleczyć. W kurwę lecisz! Ja, ale dobra, tylko 1 HP. Nie ma tragedii. Dobra, prosto i w prawo. Musimy rurami przejść. Zapamiętać. Popierdam z łopatą, nic mi nie zrobisz, typy. Czekajcie, spójrzmy jeszcze raz, czy musimy przejść tu bokiem, tak, musimy przejść bokiem i w lewo później. Przejdźmy sobie tędy, może coś znajdziemy ciekawego! Otwierać, kurde. No, ni chuja. O, that's what I call a weed! Good to see ya, my friend. Co odpierdalasz? Wyjebam cię, jesteś policjantem, więc na razie mam za mało zbrojenia i za mało życia do zmarnowania, żeby cię pobić. Dobra, idziemy dobrze. Tam idziemy w prawo. Jesteśmy w dobrej drodze. Na dobrej nawet bym powiedział. Pierwsi wrogowie, słuchajcie. Nie są to psychole ze znakami, ale jakieś pedały w czapkach z koguta. Cock Hunters tak zwani. Zawsze jak będziemy go widzieć, będziemy mówili do niego nice cock. Taka gierka słowna. Dla tych, którzy nie wiedzą, gra mi się zacięła? Nie, już, kurwa, nie straszcie mnie chociaż. Cock oznacza kogut i pindol. Troszeczkę gorszym słownictwie. Tutaj skręcamy w prawo, elegancko jedziemy dwoma. Dziurami jesteśmy na miejscu. Maintain right. Zachowaj spokój. Okej, spoko, Ryu. Damy radę. Szukamy jakichś fajnych zakamarków, bo to jest zawsze zajebiście znaleźć jakąś dodatką. Czemu koteł? Where is koteł? Hello, my friend. O, oh, baby. A ci się podarła spodniczka. Uciekaj. Co my tu mamy? To jest zajebiste właśnie w postalu, że musimy popierdalać gdzieś po bokach strasznie. Po rogach. Żeby znaleźć te wszystkie... Jak ja bym chciał... Łowy w kurwę! Nie! Opa! Łow! Pizdziec! To jest jakiś kurwa jeban... Gang motocyklowy w pizdę! Idź ty, że... Dobra, chuj, muszę jarać. This can't be good for me. Typie, nie do ciebie strzeliłem przez przypadek. Ej, dobra, uspokój się, ziomek. Easy, kurwa, siedzieć, leżeć. Po co trzeba było się sapać? Jakbyś się nie sapał, to było wszystko okej. Okay. Ej, przez przypadek wyjebałem jakiemuś gangowi motocyklowemu. Gazolinka! Mam tubkę wazolinki! Sam raz, do podpalania kiepów. Zamknięte w ogóle, jak się z dupy strony gdzieś tu wkrzeniłem. Chyba oni jakiś sklep tu chcieli podjarać, coś takiego. Oj, kurwy niegrzeczne. Widzisz? Już cię Bozia ukarała. Kolega jeszcze nie. Ja pierdolę! Zamurowany, tak zwany cementowy bucik ci się zrobił. No ale cóż, podkopiemy ci kolegów. To zapewne nie jest... Nie, kurwa, ciebie oszczędziwy. Ty chciałeś tylko zachować porządek w mieście, to cię wykopiemy po prostu na zewnątrz. Ciebie, kolego. Zapraszamy do znajomków. Zaatakowaliście mnie. Kurwa, w moim mieście. Wiecie, że tak się po prostu... Tak się nie robi. To jest... Pogwałciliście prawa etyki w ogóle tego miasta. Paradise City jest moje, zapamiętajcie to. Tak kończą frajerzy. O, żeż, chuj! Ale ja się mogę oblać, na szczęście. Z pierwsza gra, w której gdy na siebie naszczasz, nie jest to upokarze... Kicia, kurwo, śmieciu.
Nie będę w kicie napierdalał ze strzelby, w sumie szkoda mi nabojina, nie? Dobra, są tunele, lecimy tunelami. Idziemy do pana wszechwiedzącego. Powiem, że się tak w chuj grzeje w tej kurce, ale... Czuwam się w diuda. Muszę być agresywny. I do przodu. Trzeba atakować wszystkie kicie, pamiętajcie. W tej grze kicie są dla frajerów. Koty są spoko, ale w tej grze nie. W tej grze tylko piesy. Piesy, biesy. Diabelskie piesy. Kojarzę to miejsce. Bardzo dobrze je kojarzę. O. No i nice. Idźmy teraz dla chobosów. Nie wyjebałem tej pani z właśnie tej... Kicia! 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 Wow! Wypierdalaj, dziękuję. Jakieś buteleczki, co my tu mam? Magazynki! Co to jest? Flash grenades, flesze? Tego jeszcze nie było. Ciekawa sytuacja, słuchajcie. Jestem ciekawy, jak one będą działać. Nice. Maczetę dla diabeła. Staremu będziemy rozpierdol tak posić. Wiem, gdzie jesteśmy. To jest totalnie moja stara robota. Przedam odebrać rachunek, kurwa. Bang. O, it's the Long John. Mogę? Ktoś się tu spajdaczył troszeczkę. Free Harambe. Oh yes. Gdzie jesteś, mój pracodawca ukochany? It's for me? A, it's a pistol around. Myślałem, że to są te, że to są do machine guna już na boje. Trochę lipa. Kurwa, cały czas z tym chuja pistolecikiem biegamy. No ale cóż, dobrze idziemy w ogóle? Kurwa, Wiseman jest gdzieś w tym pomieszczeniu. Stałem, że gdzieś tutaj w takim razie. Co się odjebało tutaj? Knock, knock. Anyone here? Wyłącz muzykę. Hey, wise guy. I am looking for some information. Bitch, you're not just talking to a wise man. Yes! You're talking to the wise Wang. Koki. You have entered the domain of Kroci, the wise Kroci, no, Koki. The source of infinite wisdom and shit. O jebany. What knowledge is it that you seek, oh shaded one? Yeah, I'm looking for the dog in this photo. Ah, I see you're searching for the legendary El Perro Loco. El Perro Loco. Brave enough to embark on such a journey, and even fewer have returned to tell the tale. And what a grand tale it is. Luckily for you, I've got this educational film strip prepared just for the occasion. Patrz na czapkę w ogóle. Roll that beautiful post-apocalyptic footage, Larry. You've got it, K-Man. So what, just because I'm the sidekick, I gotta do the crap jobs? Friggin' sprockets. Yeah, I'll give you my 35 millimeters, all right. Kroci, catch you. Hey, is it in focus? Yeah, like I give a shit. Our tale begins 11 years ago, when our town was nearly destroyed by the detonation of a nuclear device, the cause of which is still yet unknown today. The resulting radioactive fallout from this explosion altered the landscape in dramatic fashion, creating distinct weather zones as one travels closer to the site of the blast. It was at this time, it is said a lone canine, lost in the wild, entered the town's border searching for food and perhaps his former home. As he ventured deeper into the town, the high levels of radiation mutated them into a beast of unspeakable horror, before too long becoming dubbed the legendary El Perro Loco. He terrorized the surviving population for years, until he moved to the heart of the town. The very ground zero of our nuclear destruction. There, he was permanently sealed off in the aptly named Hellhole, where he resides to this day. Oh, cool, man. If you seek El Perro Loco, you must first follow his footsteps, penetrate the Hellhole seal, and reach the heart of the town. Dobra. However, you have little chance of making it on your own. Your only hope of survival is to gain the assistance of the many factions which have taken over the zones of this land. Widzieliście ten obrazek? Teraz wam powiem. Heed this word of warning. A dark side I sense in you. Beware, for this sinister force lies inside your very mind, growing more and more powerful by the day.
And with those final words, I must leave you. Sayonara, bitch. Głupi kutas. Dosłownie. A dark force growing inside my mind? What the hell was he talking about? I feel perfectly fine. Yep. Not feeling a single thing out of the ordinary here. Right. Dobra, czy jakaś pojebana moc we mnie rośnie? A nasz ukochany champ stał się Perro Loco. Czyli czymś a la kurwa la Chupacabra, jeśli kojarzycie. To jest kurwa chyba specjalnie tak zrobione. Weź mi to wypierdę, I've learned enough from a walking, talking ball sack for one day. No luck finding champ. Guess I better head back for now. Dobra, czy musimy gdzieś wyjebać z domu chyba, tak? No luck finding champ. Guess I better head back for now. Dobra. Czyli mówię. Nasz champ stał się El Perro Loco, czyli czymś a la Chuka, kurwa, nie umiem mówić. La Chupacabra, meksykańska. Bo się nawpierdalał radiacji. Tak jak w Falloutie. Jak z nas zgubił, zaczął wpierdalać dużo radioaktywnego żarcia i zamienił się w potwora. Jeśli widzieliście ten screen taki, to czarny, taką wielką kurwa postać, jakby jakiegoś demona na tym wyświetlaczu, pokazane wtedy, to był boss zwykłego postala dwójki. Jeśli chcecie go zobaczyć, to oczywiście macie serię, całą playlistę u mnie na kanale z ostatniej serii postala. I tam właśnie ostatni był taki kurwa krowi demon. Teraz by pokazany, że to jest niby kurwa ten nasz czemp. Coś tu jest popierdolone, jeszcze jakiś szwindel tutaj wywunchuje. Lecimy dalej. Where do I have to go? No luck finding champ. Guess I better head back for now. Gdzie? No chuj, idziemy przed siebie. O kurwa, gdzie? Szukamy jakieś maczety. I knew that stuff wasn't good for me. Was good, man. Oh, nice! I o to mówię. Gazolinka. Jeszcze więcej naboi. Czy to jest woda? No nie. Woda się pije. Ale tybie. Boże, szkuj! Flash! Pierdalać. Ja nikogo tu nie zabiłem, czujesz? Tylko ciebie, kurwa! Wypierdalaj! Gdzie ta głowa? No i nice, mam piłkę, mieliśmy. Chodź tu, baby. Pokazać coś śmieszniejszego, moja droga? Czekaj. Ha! Ale śmieszne! Pa, 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 pa. Jebany kocur! Tylko się nie odpal! No dobrze. Serio? Takie straszne? Już nie przesadzę. Gdzie ja muszę iść? Kurwa, nie ma pojęcia. Możemy sobie po prostu po... Pipie! Tu było okno? Oh man. W ogóle jakaś placówka. Macie coś dla mnie? We had a fire sale! Dostałem osiągnięcie, moi drodzy. Jak tam godzina? O! Ammo! Kurwa, tyle wody się marnuje. No nic, troszeczkę szybko. Wejdźmy tutaj. Funland! Yeeland's Funland! Let's go! Wejdźmy do tego budyneczku, zobaczymy co tu się dzieje. O! Looks like I've got my week cut out for me. Brave some extreme weather zones, endure a little radiation, and finally find and rescue champ. But who could I possibly find out here to help me get that far? What the hell is that supposed to be? O kurwy jebany, ja nawet młotka nie mam. Great, these guys again. A pierdole. Co wy chcecie ode mnie? No fucking way, you pieces of shit! Not while I'm around! Jesus fuck! What the
Vince? Hey dude, it's been a while. Where you been these past few years? Vince'a. Just resting. Znaczy I'm in the process of finding my lost dog Champ. Don't suppose you'd be willing to lend a hand? Listen man, I'd love to help, but nothing's free. Tell you what, I've got some action I could throw your way. Take care of this for me and I'll see what I can do. Come on, I'll tell you all about it at my church. Nice, idziemy za Vince'em. Pewnie nam wait, da jakieś... you have a church? Co kurwa, kościół? Wow, wow, wow. Vince troszeczkę się pozmieniało od naszego ostatniego spotkania. No ale chuj, jak masz kościół, to idziemy. Czemu by nie? No dobra, to jest nam taka scenka, to włączymy jeszcze. Ah, there you are, dude. Hope you had a good night's rest. To be honest, there was some terrible racket going on. Either puppies. Forget about it. It's just those fucking zombie assholes in the cemetery next door. Anyway, welcome to the Church of the VD Clan, where the love is infectious. In these hallowed halls, I'm known as Papa Desi, Chief Big Dick. Chief Big Dick. Dobrze. No problem, man. I know the secret for how Więc you naprawdę find champ and cure him of his monstrous condition. Before you know it, you'll both be happy and healthy. Actually, about that. I've still got this bullet in my head, and it seems to be affecting my voice from time to time, as if some psychotic alternate persona is slowly taking over my mind, and... Enough of that. I'll tell you the secret of finding champ once you take care of a few things. Here, oh, nice. You'll need this map fragment to guide you through the day. Spoko, spoko, Ryu. Co tam mamy robić? Już gadaj, gadaj. The church is running low on toilet paper. Gay toilet, kurwa, serio? Buy a roll before it gets messy around here. The store's right here. My boys have developed a hot new game that's poised to take the town by storm. Deliver these motherboards to the local arcade so the public can enjoy it. There's the arcade. But it turns out some scumbag competitors are trying to develop a cheap ripoff of our game. Pay them a visit and liquidate some of their gear for us. And those assholes are over there. Now get your ass out there and don't come back till you're finished. No i gitara, słuchaj. Czyli mamy zbierać, kurwa, straj taśmę, żeby sobie nie obstrali całego lokalu. Mamy dostarczyć coś do Molten Lands. Dobrze przeczytałem? Molten Lands, yes, yes, yes. Wreck the competitor, czyli musimy napierdalić kompetytorowi, przeciwnikowi. Vince'a. Spoko. Włączamy sobie muzyczkę. Słuchajcie, tak zakończymy drugi odcinek z Postala. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie, będę czytał komentarze w następnym odcinku, także dajcie mi jakieś tipy, jeśli macie. I zobaczymy. Jeśli będą jakieś komentarze naprawdę z tipami, wszystkie będę czytał. Zresztą tak jak było w poprzedniej serii. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku z Postala. Siemano.